Moim gościem dzisiaj jest dyrektor Departamentu do Spraw Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pan Wojciech Ziąbek. Witam serdecznie, panie dyrektorze, kłaniam się. Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Pięć etapów albo pięć filarów, może w ten sposób, pięć filarów pomocy dla śląskiej turystyki. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to jest część województwa śląskiego w tym subregionie północnym, o to też zapytam. To oczywiście piękne krajobrazy, ale także i inne miejsca, jak na przykład Beskid Żywiecki. No i nie można zapomnieć też o szlaku zabytków techniki, który w sposób fantastyczny przypomina, jak przed laty pracowano, choćby na przykład takim fantastycznym przykładem jest kopalnia Guido w Zabrzu. Dzisiaj te miejsca no, mają problemy. Ja rozmawiałem dzisiaj na przykład z przedstawicielką gminy Żarki, gdzie też szlak turystyczny i stary młyn, którego no, dzisiaj odwiedza 4-5 osób dziennie, więc nie jest to dużo. Wiadomo, ludzie troszeczkę się jeszcze boją, to jest pewne nowum po tym czasie zamknięcia. Przygotowaliście pakiet 3,5 miliona złotych, skąd udało się pozyskać dość poważne środki na wspomożenie śląskiej turystyki. Tak, nie są to małe środki jak na nasze możliwości, tym bardziej, że generalnie dla turystyki województwo śląskie w ramach pakietu dla Śląska, której inicjatorem jest marszałek województwa śląskiego, pan Jakub Chełstowski, przeznaczono zdecydowanie większe kwoty, bo może zacznijmy od tego, że cała branża turystyczna, patrząc z perspektywy przedsiębiorcy jako prowadzącego działalność gospodarczą, otrzymuje wsparcie w ramach zarówno pakietu śląskiego, pakietu dla gospodarki, jak i uzupełniająco wspieramy tą turystykę w ramach dodatkowo pakietu dla turystyki. Ten pierwszy pakiet dla gospodarki to blisko miliard złotych i myślę, że to jest takie znaczące wsparcie samej działalności. Natomiast tu koncentrując się właśnie na wsparciu turystyki, szczególnie w tym okresie już odmrażania gospodarki, bo taki jest cel tego pakietu, aby stymulować popyt i doprowadzić do tego, że przedsiębiorcy turystyczni z naszego województwa w miarę szybko odzyskają swoje portfele zamówień i pozyskają klientów tak, żeby móc jak najszybciej wrócić do normalności. I stąd te pięć filarów, które udało się skomponować tutaj wspólnie z marszałkiem Wojciechem Kałużą, pod którego bezpośrednio podlega turystyka, przygotowaliśmy pakiet skierowany właśnie dla śląskich przedsiębiorców turystycznych. Mamy tu różne etapy i mamy tu różne rzeczy, bo mamy tak i skierowany jest tutaj na przykład śląskie smaki na wynos, a więc to jest kierowana oferta do tych, którzy gastronomią się trudnią, ale mamy też, jak wspomniany, na przykład szlak zabytków techniki, Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów, a więc już konkretne atrakcje turystyczne, ale także i śląskie eventy, a więc rozumiem, że to jest taka wielorakość różnych rzeczy. Jak to wsparcie ma wyglądać tak już bardzo, bardzo konkretnie? Restaurator, nie wiem, otrzyma od was pieniążki, jakieś zwroty, jakieś, jak to będzie konkretnie wyglądało? Bo tak jak powiedzieliśmy, na przykład szlak zabytków techniki to są częściowo rzeczy pod jurysdykcją Urzędu Marszałkowskiego, a częściowo na przykład, nie wiem, ja wspominam Muzeum Chleba, które kiedyś odwiedziłem, które było prywatną inicjatywą wpisaną. Jak to będzie wyglądało konkretnie, panie dyrektorze? Zgadza się. Już wyjaśniam. Tak jak powiedziałem, Śląski Pakiet dla Turystyki to są działania, które są skierowane na rynek turystyczny, mający na celu ożywienie uśpionej dzisiaj jakby gospodarki czy usług turystycznych. To nie jest pakiet wsparcia skierowany bezpośrednio do przedsiębiorcy jako takiego, który prowadzi działalność gospodarczą, bo tutaj pomoc płynie z pakietu dla gospodarki, czyli tego dużego miliardowego pakietu śląskiego, który oferuje właśnie w tym okresie zastoju, czy to pożyczki, czy to dofinansowanie miejsc pracy, czy to świadczenia postojowe, czyli to są te instrumenty takie, które tu i teraz pomagają przetrwać ten trudny okres. Natomiast my z tym swoim pakietem dla turystyki próbujemy wesprzeć głównie atrakcje i obiekty turystyczne naszego województwa. I tutaj poprzez szereg tych działań skupionych w tych pięciu filarach
zarówno sami będziemy podejmować działania, mam tu na myśli przede wszystkim pierwszy pakiet, gdzie będą uruchamiane i w zasadzie już są prowadzone kampanie społeczne. Te kampanie, o których Pan wspomniał, typu Śląskie Smaki na Wynos, wspieramy produkty lokalne, wirtualne śląskie, to są takie działania dzisiaj online prowadzone w internecie, aby nie dać się zapomnieć, że śląska turystyka, że śląska oferta jest bardzo bogata, bardzo atrakcyjna, bardzo różnorodna i cały czas poprzez różnego tego akcję my przypominamy turyście, co można u nas zobaczyć, co można skosztować i po tym okresie izolacji odwiedzić nas. Natomiast jak tylko będzie można i ruszą chociażby właśnie eventy, będzie można się gromadzić w większym czy w mniejszym skupisku, to jesteśmy przygotowani na to, żeby wspierać organizatorów różnego rodzaju wydarzeń turystycznych, bo wiemy doskonale, że ten sektor turystyki no jako pierwszy został zamrożony tak naprawdę, bo zostały odwołane wszystkie imprezy i chyba jako ostatni tak naprawdę się odmrozi, ale chcemy im pomagać, chcemy uczestniczyć właśnie poprzez współfinansowanie, współuczestnictwo w takich eventach, żeby można było tego turystę do siebie zaprosić, żeby można było promować nasze atrakcje turystyczne, nasze obiekty turystyczne, czy to na szlaku zabytków techniki, czy to na szlaku Orli Gniazd, czy to na szlaku architektury drewnianej, na trasach, ścieżkach w Beskidach, na Jurze. Tu jest jakby wachlarz otwarty. Ten pakiet generalnie jest jakby pakietem otwartym, dosyć dynamicznym, bo i sytuacja jest dosyć dynamiczna, więc my nie zamykamy się i na nowe propozycje, ale też czujnie obserwujemy dynamikę zmian, ponieważ to, co zaplanowaliśmy dzisiaj, wcale nie do końca jest pewne, że uda nam się zrealizować w całości do końca roku, bo chociażby pakiet, gdzie mamy ofertę skierowaną do szkół, gdzie chcemy wspierać turystykę zorganizowaną, turystykę szkolną poprzez dotacje dla gmin. Założenie słuszne, bo dzięki temu możemy pomóc zarówno przewodnikom, jak i możemy pomóc firmom transportowym, przewozom osobowym, ale i hotelom, i gastronomii, bo taka jest konstrukcja tych wycieczek, które chcemy dofinansowywać. Nie wiemy, być może mamy taką nadzieję, że od września, kiedy dzieci wrócą do szkoły, ta turystyka szkolna będzie mogła być realizowana. Czyli rozumiem, panie dyrektorze, pan mnie najwyżej poprawi, ale ja chciałem tak podsumować. Generalnie większość może liczyć na promocje, na to, że będzie się o nich mówiło i pisało dzięki wam, tak, żeby przypominać i mieszkańcom subregionu północnego, że coś jest na Podbeskidziu i na odwrót, ale także mówić mieszkańcom innych województw, że warto do nas przyjechać. I to jest ten pierwszy podstawowy filar. Drugi filar to jest wsparcie samorządów, żeby one chciały organizować takie wyjazdy i wsparcie podmiotów, jeśli one będą organizowały wyjazdy, rozumiem, zorganizowane, o ile to będzie możliwe dla szkół. I to są te takie podstawowe rzeczy, tak, które proponuje się dzisiaj. Tak, ale do tego należy jeszcze dołożyć chociażby konkurs, który teraz trwa i to jest konkurs skierowany do organizacji pozarządowych w ramach naszych zadań własnych w obszarze turystyki, gdzie właśnie te organizacje, stowarzyszenia, fundacje mogą aplikować do nas o środki na tak zwane dni otwarte. Jesteśmy w etapie powolnego odmrażania turystyki i gospodarki. Jesteśmy po drugim etapie. Od poniedziałku mamy nadzieję, że ruszy gastronomia, wchodzimy w trzeci etap, co powoduje, że turyści mogą już wyruszyć na szlak, mogą już korzystać z obiektów i atrakcji turystycznych, oczywiście w taki sposób, jaki dzisiaj reżimy sanitarne pozwalają, ale jednak już powoli ta turystyka się odmraża. I teraz, żeby zachęcić zarówno mieszkańców naszego województwa, ale i innych mieszkańców innych województw do tego, żeby przyjeżdżali do naszego województwa, chcemy organizować tak zwane dni otwarte obiektów i atrakcji turystycznych. Będzie to polegało na tym, że organizator w danym dniu czy w danym okresie czasu będzie oferował na bardzo atrakcyjnych, preferencyjnych warunkach czy wręcz za darmo dostęp do danej atrakcji turystycznej czy danego obiektu turystycznego, który na co dzień jest biletowany, jest odpłatny. To ma zachęcić i zaprosić właśnie wszystkich do tego, żeby przyjechali do naszego województwa i odwiedzali te miejsca, które
są atrakcyjne turystycznie w każdym jednym subregionie czy w każdej jednej marce turystycznej naszego województwa. W pewnym momencie, bo wspomniał Pan o etapie odmrażania gospodarki, pewnie też będzie pozwolenie na to, żeby można było w jakiejś tam grupie ograniczonej pewnie, ale gromadzić się na przykład na zewnątrz szczególnie, bo to na zewnątrz jest mniejsza szansa na zarażenie się niż we wnętrzach, tak mówią przynajmniej lekarze. Mówi Pan o eventach. Rozumiem, że dzisiaj, gdyby taki moment przyszedł, a gmina na przykład chciała zorganizować event promujący turystykę, nie wiem, podaję za przykład gminę Olsztyn albo gminę Żarki, gminy turystyczne typowo, czy gminę Pstów, promują turystykę, zwracają się do Was i Wy, rozumiem, partycypujecie w kosztach tego typu imprezy, tak? Po jakichś tam złożonych wcześniej przez samorząd, tudzież, czy właśnie, czy prywatną firmę również, która na przykład prosiłaby o dofinansowanie, mając konkretny projekt, konkretne imprezy. Tak, temu właśnie ma służyć akcja Śląskie Eventy, czyli to jest właśnie akcja skierowana nie tylko do organizacji pozarządowych, bo te mogą korzystać z konkursów, natomiast na podmioty prywatne, gminy bezpośrednio, jednostki gminne, tak jak Dom Kultury, czy inne jednostki podległe, no one nie mogą aplikować bezpośrednio. W związku z tym dla nich jest jakby ta oferta Śląskich Eventów, gdzie jesteśmy przygotowani na współuczestnictwo, również finansowe, w takich wydarzeniach, które będą organizowane i skierowane bezpośrednio do turystów. I jeżeli takie wydarzenie będzie zorganizowane i ono będzie jakby wpisywało się w te obowiązujące dzisiaj reżimy, to my oczywiście jesteśmy zainteresowani, bo każda taka jedna inicjatywa i akcja ma służyć temu, że ta turystyka powoli ma wracać do normalności i chcemy, żeby w naszym województwie tych turystów przybywało. Chcemy wykorzystać ten moment, kiedy ta turystyka krajowa, szczególnie właśnie w tym okresie, będzie się jak najbardziej rozwijała. Czyli zyskują też pośrednio sami mieszkańcy województwa, bo o nich mówimy, do nich trafimy przede wszystkim z tą informacją. Zyskują dlatego, że mogą mieć ciekawy event, o ile pozwoli na to, pozwolą na to odpowiednie władze, ale mogą również skorzystać, tak jak Pan powiedział, z atrakcji. Czasem za bardzo, bardzo, bardzo rozsądną cenę, więc miejmy nadzieję, że ten pakiet, te pięć filarów będzie realizowany. Pozwolimy sobie zajrzeć do Pana Dyrektora albo na Jurę, żeby zobaczyć, jak to w rzeczywistości funkcjonuje. Życzę powodzenia, no bo co pokazał ostatni się pół weekend, jesteśmy spragnieni wyjścia gdzieś, zobaczenia czegoś, no to zachęcamy, żeby ten Śląsk zwiedzić, bo ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć naszym widzom, że na Górnym Śląsku i w Podbeskidziu na pewno ciekawego wiele znajdą, a jak nie chcą daleko jechać, to w Olsztynie koło Częstochowy czy w Żarkach też jest mnóstwo atrakcji. Dyrektor Departamentu Turystyki Wojciech Dziąbek, to jest Urząd Marszałkowski. Oczywiście dziękuję Panie Dyrektorze za tą rozmowę. Ja również bardzo dziękuję i z dużym optymizmem i z dużą nadzieją patrzymy w przyszłość i w to, że szybciutko wrócimy do normalności.